to w derbach. Człowiek nie wszystko jest w stanie przewidzieć. Parę rzeczy nam się udało zrobić, parę rzeczy, jak to bywa w meczu piłkarskim, niestety nie. Niepotrzebna bramka na koniec, taka troszeczkę nerwówka niepotrzebna. Zabrakło trzeciej bramki, a okazje myślę ku temu były. Świetny początek, później jakby zeszło powietrze z piłkarzy? Tak, ale mówiliśmy sobie w przerwie, żeby racjonalnie dysponować siłami, że mecz trwa 90 minut i bałem się, że jak zespół jest taki bardzo nastawiony wolicjonalnie na ten mecz, wiadomo, bo to skala tego meczu była duża, to nie chciałbym, żeby tak grali dopóki mają siły, tylko żeby tak bardziej pomyśleli. Ruszyli na początku, strzeliliśmy bramkę, chwilę złapali oddechu i w końcówce pierwszej połowie ruszyliśmy znowu. Udało nam się strzelić drugą bramkę. Druga połowa taka bardziej może wyrównana. No mówię, zabrakło trzeciej bramki w drugiej połowie, myślę, że wynik był ustalony. Nie za mocno cofnęliście się? Czy to miało tak być i liczyliście na kontrolę? Nie, nie. Ja będę to powtarzał po raz kolejny. My gramy do przodu. To raczej chyba wynikało z kalkulacji zawodników, może chwilami z dobrej postawy pogoni, która chciała odrobić ten wynik i wiadomo, gdzieś to siedzi w głowach. Natomiast nie było kalkulacji, że my się bronimy, że my stajemy z tyłu. Gramy do przodu. Trochę nie zauważyłem, że po raz pierwszy grali na to młody zespół. Rozmawialiśmy na ten temat po meczu ze Spartą Sycewice. Myślę, że nie, bo cały tydzień gdzieś żeśmy tam rozmawiali o tym, że przyjdzie troszeczkę ludzi, że to też będzie inna oprawa tego meczu, że dwie grupy kibicowskie w końcu się pojawią na trybunie, na trybunach. Nie wiem, myślę, że nie, że chyba nie, a mecz był zły? Bardzo dobrze. Okej, nie, no myślę, że tyle co mogli, to zrobili. Tak jak mówiłem, dajmy czas tym młodym chłopakom, a przyjdzie na ich czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.